jeżeli rano patrzysz w lustro i widzisz tu zmarszczka, tu zmarszczka, tu zmarszczka i tu zmarszczka, to spokojnie, ja za momencik pokażę Ci, co z tym wszystkim można zrobić. A dokładnie zrobi to Olga Szemlej, joginka twarzy. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Dzisiaj można powiedzieć, że w trakcie tej rozmowy będziemy się dużo krzywić, ale to będzie dobre krzywienie się, prawda? Będziemy ćwiczyć mięśnie, ale nie będziemy marszczyć skóry. Będziemy ją bardzo zabezpieczać. No właśnie, co to jest joga twarzy? Bo taką zwykłą jogę wszyscy mniej więcej kojarzą. Pies z głową do dołu, pies z głową do góry. Tutaj pozycja trójkąta. A co, jeżeli chodzi o jogę twarzy? Joga twarzy to są ćwiczenia. To jest trening mięśni twarzy, bo mięśnie nie kończą się na obojczykach. I tak jak jest dla nas oczywiste, że ciało potrzebuje ruchu i że ten ruch jest lekarstwem, ale że też ciało upiększa, no to dokładnie tak samo jest z twarzą i szyją. To też są mięśnie, jest ich ponad 80 takich głównych, ale są też bardzo specyficzne, więc musimy podejść do sprawy dosyć precyzyjnie, z taką wiedzą anatomiczną. Jakie są korzyści z jogi twarzy? Och, to właściwie długo by wymieniać. Zwykle panie przychodzą do mnie, bo chcą ładnie wyglądać. Taka pierwsza motywacja. I rzeczywiście to możemy w dużej mierze zapewnić w taki bardzo naturalny sposób. To też warto powiedzieć, że z szacunkiem dla naszych własnych rysów, czyli nie przerabiamy się na jakiś plastikowy, taki niemożliwy ideał, czy młodość niemożliwą do osiągnięcia we własnym wieku. Raczej staramy się mieć zdrową, piękną skórę, mieć zdrową i jędrną, na to się mówi siatkę antygrawitacyjną, no, bo właśnie mięśnie tworzą takie rusztowanie, które nas broni znacznie dłużej przed grawitacją. Ale to, co mnie fascynuje tak naprawdę głęboko, to jest wartość terapeutyczna. Dlatego, że my prawie że wszyscy zaciskamy szczęki. I jest to problem zdecydowanie estetyczny, bo nam dosyć szybko psuje owal twarzy, ale jest to też problem stomatologiczny. Może być to bolesne. Taka też ciekawostka, że jak zaciśniemy szczękę, to nie jesteśmy w stanie głęboko oddychać, bo zaciskamy też przeponę. Więc tak naprawdę cuda już się dzieją, jak nam się uda te szczęki oduczyć zaciskania. Podobnie jest ze wzrokiem. Wzrok ćwiczymy nie tylko po to, żeby był po prostu dobry, zdrowy, ale też im ostrzej widzimy, tym mniej mamy tendencję do takiego marszczenia się, jak musimy coś dojrzeć. No dobrze, ale ćwicząc taką jogę twarzy, czy możemy mieć efekty porównywalne, wiesz, z botoksem, z wypełniaczami? Czy to jest ten efekt, który osiągniemy, że odejmie nam nagle 10-15 lat? Ja w ogóle nie bardzo wierzę w to, że botoks i wypełniacze nam odejmują te lata. To tak po pierwsze. Czy on jest porównywalny? W pewnym sensie tak. Czyli na przykład wypełniają się policzki i bardzo często instruktorki jogi na przykład słyszą, że coś na pewno zrobiły. Zaczynamy też kontrolować mimikę twarzy, więc można ją mieć pełną. Ja teraz pokażę czoło zmarszczone, ale można je mieć gładkie, bo oduczamy się i niepotrzebnie na przykład w czasie takiej rozmowy ciągle marszczyć. Ale nie, no tutaj nie ma efektu wyprasowania, takiego rozprasowania, natomiast jest efekt uniesienia. My też zawsze bardzo dbamy, pierwsza rzecz to jest postawa. I kobieta, jak pokaże swoją długą szyję i przestanie chować brodę i sobie tutaj robić drugą brodę, to ma często efekt lepszy niż jakby coś z tym owalem inwazyjnie zrobiła. No i skóra. Rzeczywiście skóra to jest to, co panie bardzo, bardzo widzą, że ona jest zupełnie inna po masażach. A jak przychodzą do ciebie twoje kursantki, dziewczyny się zgłaszają, to z jakimi problemami najczęściej? Na pewno owal. Ja zawsze mówię, on się troszkę musi zmieniać. Dlatego, że nasza kultura też nas uczy nieakceptowania piękna dojrzałego. I ja bym to bardzo chciała zmienić też u siebie, bo to nie jest tak, że ja nie panikuję, jak widzę nową zmarszczkę, tak? Owal to jest też błędna postawa i często jak to doregulujemy, bo też nie chcemy się usztywniać, to jest od razu lepiej. Przychodzą osoby z problemami z zatokami. Jesteśmy w stanie niefarmakologicznie pomóc. Często też na bóle głowy. No migreny, bo tutaj zadałaś mi wcześniej jeszcze pytanie o migreny. Bardzo są różne
powody tych migren, więc nie zawsze, ale często też możemy pomóc. Możemy poprawić wzrok. No, przychodzą z różnymi problemami trądzikowymi, skórnymi, egzemami. Tutaj też mamy możliwość działania, ale to też ja w mojej gamie działań proponuję też pewną suplementację, która jest w stanie poprawić. Działanie również od środka. Tak, działanie od środka koniecznie. Bywają też problemy neurologiczne, to jest w ogóle inna działka, czyli osoby powiedzmy po wylewach, no wtedy robimy fizjoterapię twarzy, ale bywa, że są łzy, wzruszenia i to jest to, co dla mnie jest najcenniejsze. No i trzecia chyba taka grupa, to są panie po nieudanych zabiegach inwazyjnych i wtedy też ratujemy sytuację.